Dzień dobry, witam was chlebem. Soli nie mam. Idziemy troszkę urozmaicić dietę naszym zwierzaczkom. Dzisiaj fajny dzień, bo 0 stopni. Lekko pruszył śnieżek, ale już nie pruszy. No i co, damy im trochę chlebka. Mam dwie takie tacki. Niech sobie pojedzą. No. Cześć, cześć, cześć. Aj, spróbuj, czy to lubisz. Kurde, nie z moim palcem. Ty, Bolek, nie jedz drutów metalowych. Kurde. Masz. Okej. Trzeba wam to jakoś wysypać. Masz. Osłowi damy tą bułkę z dziurką, tak zwany bagel. Trzymaj osioł. Trzymaj osioł, bo zanim... No właśnie. Dobre, co? Cześć, Boluś, ale ty śmierdzisz. Chlebek trzeba dawać, bo to się ciężko gryzie. A teraz zrobimy unboxing takiego oto sprzętu. Rakiet śnieżnych. Zawsze o takich marzyłem, w końcu sobie kupiłem. Marzenia się spełniają. W końcu. I co? Jeszcze tylko czapkę z shopa i będę jak typowy Kanadyjczyk. Muszę to założyć. Ciekawe, czy pod kalosz podpasuje. Może podpasuje. I pójdziemy na ryby w tym unboxingu całym. Nie mam jeszcze tych. Muszę kupić sobie, ale to wszystko z czasem. Narty biegowe. A do tego czasu mam to. No powiem wam, pierwsze wrażenia. Nie wiem, gdzie te sznurki się zaczepia. Do tyłu ich nie można dać, bo za krótkie. Nie wiem, o co to, jak to ma być. Ale pierwsze wrażenia na śniegu. Kurde, nie zapadasz się. Ale czad. Z górki. O kurde. Ale traper ze mnie. Dużo łatwiej się po śniegu idzie, naprawdę. Mogę polecić. Nie wiem, czy tej firmy to Tube się nazywa, czy przynajmniej się nie zapadam tak jak szedłem wcześniej. Ale może się zapnę. 0 stopni. To jeszcze jednak zimno. To jeszcze nie wiosna. Spod spodu ma takie metale. Nie pokazałem, ale zrobiłem unboxing nieprofesjonalny. Nic nie pokazał. Tylko jak niesie i już od razu maszeruje. Ciekawe, czy w tym się piekać da. A, moje kolano. Kolano sobie rozwaliłem wczoraj. Nadużyłem sobie kolano. Także może nie będę biegał. Ale za to coś może połowię. Tam naprzeciwko jest czapla. Patrzcie, leci. Jest czaplińska. Jeszcze kurde w zimie takie ona. Dalej siedzi. Myślę, co tam się koleboce. No to czapla. Nie stukaj, nie stukaj, Mateusz. Tak to wygląda od spodu. Nie wiem, czy widać. Chyba widać. No powiem wam, że no wiadomo, po śniegu się niełatwo łazi. Zwłaszcza im głębszy, tym gorzej, nie? Ale to
ułatwia. Bardzo ułatwia. Zadowolony jestem. Trochę się przyda na spacery po lesie. Także bardzo fajnie. A teraz idę zobaczyć, czy woda jest, czy wszystko jest. U osiołków. Ryby nie było oczywiście. Ale ma być odwilż i to wszystko stopnieje, będzie duża woda. To może coś przypłynie. Jeden z kolegów prosił mnie, żebym pokazał, co robią pszczoły. No więc pokażę. Kurde, nieciekawie to wygląda. Wow. Pszczoły umierają. Ale ciekawe, czy to... Czy na niby one co 3-4 miesiące żyją, tak? Tyle wiem, tyle widać. Tutaj mają na górze wentylację zrobioną. Tutaj wchodzi powietrze, tam wychodzi, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, przeżyją tą zimę. Ocieplenie mają. Jakoś powinno być ok chyba. Na razie im tu posprzątamy. I zobaczymy. Czy wynoszą je, czy nie wynoszą? Pewnie nie będą wynosić. No ale pszczoły ogólnie siedzą. Jedzą miód. Nastała jasność. Wyobraźcie sobie, że tam gdzie są rury, to mamy ogrzewanie, ale tam nie jest jakoś ciepło. No ale na plusie. Komara zabiłem. Kurde. Co za komar. O, pszczoła wyleciała. Pszczoła wyleciała. Ale motyw. Ale motyw. Kurde, przecież jest 0 stopni. To co one? No to tego się nie spodziewałem. Drogi Jacku, pszczoły okazuje się latają. Teraz muszę trochę takich grubych klocków nabrać. Bo mamy taki piecyk. Mój padre zakupił. Co to, jak go się napakuje do pełna, to on 12 godzin. Nie trzeba dokładać. Ma katalizator i dym, nie wychodzi z komina dymek. Taki jak na, jak kiedyś na bajkach, rysunkach. Tylko na zewnątrz nic nie widać, żeby coś leciało. Bo po prostu się w katalizatorze podwójnie jakby spala, nie? Tak to chyba działa. Chociaż nie jestem dokładnie pewny, jak ten katalizator działa, ale no takim sobie wyobrażam, że to działa. Dlatego muszę takie grubsze klocki załadować na rozgrzany piecek. Już tam w środku jest żar. Załadujesz do pełna i 12 godzin masz spokój. I zobaczcie. Piec jest rozgrzany, że go raczej nikt by nie dotknął gołą ręką. I tak się tli powoli. Tu jest pokazane, że jest rozgrzany. Już jest poważnie ciepło. I tak się tli całe 12 godzin i oddaje ciepło. Nie za ładnie to wygląda, no bo nie ma płomienia, tylko takie ten. No ale jest przynajmniej ciepło i ekonomicznie. Nie wiem, czy w Polsce są takie piece? Ciekawe. To będzie na dzisiaj już tyle. Nie wiem, czy to zrobię dzienny vlog, czy połączę dwa dni, czy ktoś ma ochotę to oglądać. Na pewno moja mamusia będzie oglądała moje dzienne vlogi, no ale może będę takie robił jak teraz. Albo będę je łączył i jak jakieś prace się będą działy, to wtedy będę wrzucał. Na razie jedyna praca, która może się dziać, no to tam sprzątanie obory i dawanie jedzenia tym. A chociaż będzie ocieplenie, to może coś będziemy działać.